Proponuję, aby kolejność prezentacji poprawek wynikała z ilości zgłoszenia tych poprawek. Wobec tego oddaję głos wnioskodawcom z Konfederacji, jako że zgłosiła Konfederacja 42 poprawki. Proszę bardzo, panie pośle. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, Konfederacja przede wszystkim potępia ten sposób stanowienia prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Na rympał stanowione jest prawo, ustawa o formacie de facto drugiej ustawy budżetowej, o konsekwencjach finansowych mających skalę trudną w tej chwili do przewidzenia i do uchwycenia nawet przez tych, którzy są zaangażowani w ten proces, o konsekwencjach ustrojowych, coraz łatwiej zrozumiałych. Państwo tutaj zaproponowaliście ustawę, w której pod pretekstem niesienia pomocy polskiej przedsiębiorczości, pod pretekstem zwalczania wrażego wirusa, załatwiacie na boku szereg różnych spraw, z którymi, jakież to ciekawe, najwyraźniej czekał ktoś w różnych resortach, żeby je wetknąć, włożyć, poupychać, ponasadzać takich zatrutych kwiatków w ustawie, co do której wiadomo, że w tempie jej procedowania narzuconym dyktatem większości parlamentarnej aktualnego układu władzy nikt nie zdoła się zorientować w tym, co tu właściwie jest przemycane. Próbowaliście przemycić pod tymi pretekstami anulowanie dotychczas obowiązujących norm ekspozycji na, uwaga, pola elektromagnetyczne. Częściowo się z tego wycofaliście, ale zostawiacie dalej poluzowanie rygoru dla wznoszących budowle, konstrukcje w rodzaju anten przekaźników i przy tym się upieracie. Próbowaliście i dalej próbujecie stworzyć nową służbę specjalną de facto, nadając specjalne uprawnienia Straży Kolejowej. I to jest kompletne kuriozum, które być może w całym tym zestawie przewyższa tylko włączenie sprawy prawa łowieckiego, tak, do tej ustawy antywirusowej. To jest na każdym poziomie, pod każdym względem skandaliczne. Konfederacja uparcie składa poprawki. Nasze poprawki w całym tym nieszczęściu zmierzają do chociażby tylko wyrównania szans urzędnika i składającego, zmuszonego do składania podań, wniosków, oświadczeń polskiego przedsiębiorcy, pracodawcy. I do tego sprowadza się sens naszych poprawek, które do tej pory bardzo lekko, zawsze jednym ruchem, hurtem wyrzucaliście do kosza w czasie procedowania poprzednich ustaw i w związku z tym razem nie blokujemy ich wszystkich. Bardzo prosimy, żebyście mieli czelność i żebyście mieli sumienie wyrzucić je po kolei do waszego sejmowego kosza. Dziękuję za uwagę. Pan poseł Dobromir Sośnierz. Proszę bardzo. Ja chciałem kilka poprawek uzasadnić bardziej szczegółowo, tylko problem polega na tym, że tutaj numery poprawek z tego, co my się składali, nie zgadzają się z numerami obecnymi, więc nie bardzo wiem, jak się do tego odnosić. Na pewno zależałoby nam na poprawce numer 1, to podtrzymujemy, to jest wyrównanie terminów dla przedsiębiorcy i dla urzędu po 7 dni, zlikwidowanie tej asymetrii niezrozumiałej. Poprawka numer 7 tutaj w tym zbiorze, czyli prawo farmaceutyczne, mówiłem o tym, że tam chodzi o dodanie, o usunięcie podmiotów, które mogą zakupować sprzęt medyczny i grozi nam to, że praktyki lekarskie nie będą mogły ich zakupować w tym brzmieniu przepisów. Poprawka 21, opóźnienie wejścia w życie tego podatku cukrowego. Tam nie jest dobry moment, żeby wprowadzać podatek cukrowy w sytuacji załamania gospodarki. Teraz nie mogę znaleźć tego numeru.
vacatio legis tutaj do ustawy, do poprawek w kodeksie wyborczym. Kilka opóźnionych terminów tutaj w pomniejszych poprawkach. I te kredytowe tutaj jeszcze gdzieś są też, te opóźnienie, zawieszenie spłaty kredytów i leasingów na czas stanu epidemicznego. Tylko nie pamiętam, który to, nie znam numeru w tym spisie, który to teraz będzie. No to najwyżej później jeszcze dopowiemy. Przy głosowaniach będzie widoczna treść poprawki. Okay. Każdy poseł ma przed oczami treść poprawek.